Jasny pokój. Przy stoliku z laptopem rozmawiają Ania, Iza i Robert. W tle duże świecące litery tworzą napis „Możesz”. Po chwili kolejne ujęcia tego samego pokoju. Za każdym razem coraz więcej osób. Pracownicy i przyjaciele Fundacji Kultury Bez Barier dyskutują w parach i grupkach. Przeglądają dokumenty, plakaty, ulotki. Ktoś siedzi na wózku, ktoś trzyma białą laskę, ktoś rozmawia w języku migowym, ktoś ma protezy nóg. Mieszanina ożywionych debat, skupionych spojrzeń, wybuchów śmiechu. Poszczególni ludzie przy pracy, tłumaczka języka migowego, autorki napisów i audiodeskrypcji, konsultant, lektor, instalator pętli indukcyjnej, koordynatorki wydarzeń, przewodniczki osób niewidomych. Na końcu niemal 30-osobowa grupa stoi razem, większość ubrana na różowo. Ania między Izą a Robertem trzyma kartkę z napisem „Możemy”. Wszyscy uśmiechają się do nas, podrzucają fioletowe konfetti. Na początku było marzenie i przekonanie, że możemy. Trzy osoby. Ania, Iza i Roberto. I szybka myśl. Zróbmy weekend kultury bez barier. Jest wiosna 2013 roku. Startujemy na jesieni. Potrzeba wszystkich i wszystkiego. Najbardziej ludzi, którzy z nami to zrobią. Są pierwsi. Są przekonani do nas i do naszego pomysłu. Kreują, promują, montują, projektują. I od razu mamy nie weekend, a cały tydzień kultury bez barier. Kolejne lata. Co rok nowa odsłona, co rok nowi ludzie. Niektórzy korzystają z dostępnej kultury, a inni ją tworzą. I wkładają w to całe serce. Jedni wciąż tłumaczą na migowy, drudzy dbają o napisy, kolejni opisują niewidzialne. Następni podkręcają dźwięk. Jedni tworzą program i jego dostępność, inni łączą ludzi i wydarzenia. A dostępna kultura się rozrasta, pęcznieje. I już mamy nie tydzień, a festiwal kultury bez barier. Na dodatek jesteśmy nie tylko w Warszawie, ale także w innych miastach. Nie boimy się chcieć i mamy moc. I mamy jesień 2022 roku. Mamy 10 lat. Razem możemy. Czytał Tomek Kot. Napisy. 10. Festiwal Kultury Bez Barier. Razem możemy tworzyć dostępną kulturę. Organizatorzy. Fundacja Kultury Bez Barier. Teatr Ochoty. Miasto Stołeczne Warszawa. Disney. Patronat medialny Radio 357 Wyborcza.pl. Szczegóły na www.fkbb.pl.